Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną powtórkę ze mną. Tym razem będziemy powtarzać elementy z działu działania w zbiorach liczbowych. Ten dział działania w zbiorach liczbowych to jest bardzo obszerny dział. Ja pod ten dział mogłabym podpiąć wiele aspektów matematycznych. Natomiast na tym spotkaniu konkretnie chciałam z Tobą powtórzyć takie najważniejsze, które myślę, że do matury najbardziej Ci się przydadzą. Otóż po pierwsze, bezdyskusyjnie procenty. Procenty niby proste, ale jednocześnie dla wielu uczniów stanowią problem, szczególnie w zadaniach tekstowych. Zadaniach, gdzie nie ma podanej informacji początkowej. Trzeba na x-ach działać, na niewiadomych. Procenty naprawdę potrafią być bardzo skomplikowane w zadaniach, dlatego chcę na nie zwrócić uwagę, a w zadaniach maturalnych zawsze jest zadanie z procentami. Pierwsza rzecz to procenty. Następnie zwrócę uwagę Tobie na podzielność. Następnie będziemy robić przykłady z ułamkami okresowymi, a konkretnie z zamianą ułamków okresowych na ułamki zwykłe oraz będzie również przykład ze skracaniem i zwrócę uwagę na to, jak poprawnie skracać ułamki. Zapraszam Cię do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to właśnie nasze spotkanie. Zadanie numer 1 zostało przeze mnie wybrane specjalnie z arkusza maturalnego z maja 2019. Wybrałam, żeby pokazać Tobie, że te procenty występują w tych aktualnych arkuszach maturalnych i te procenty są takie właśnie z treścią. Ja to zadanie zmieniłam na zadanie otwarte, chociaż w arkuszu było zamknięte, żeby pokazać Tobie tok rozumowania, żeby razem z Tobą liczyć to zadanie, prawda? Więc tak, w pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Czyli ta prowizja od udzielanych kredytów, czyli można powiedzieć tak, żeby to rozumieć słowo prowizja, to jest to, co bank od nas pobiera za to, że dali nam kredyt, to chcą od nas troszkę kasy, takiej kasy na start. I to się właśnie nazywa prowizja. I ta prowizja wynosiła 4% od wartości oczywiście udzielonego kredytu. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy, czyli wyszli tak naprzeciw do klienta, prawda? Obniżyli prowizję, żeby klient może właśnie chętniej wziął ten kredyt. Obniżyli prowizję o 1 punkt procentowy, ja na razie przepisałam z treści, nic tutaj na razie nie obliczyłam. To są moje właśnie informacje wyciągnięte z treści zadania. I pytanie jest takie, o ile procent zmniejszyła się prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku? O ile procent? I teraz uwaga, nie o ile punktów procentowych. Ty musisz rozumieć, że procent to nie jest punkt procentowy. Jeżeli analizujemy to zadanie, to myślimy sobie tak, po pierwsze, widzimy, że obniżka nastąpiła prowizji o 1 punkt procentowy. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli w styczniu było 4%, to w lutym jeden trzeba odjąć od tej czwórki. Czyli po prostu będziemy mieć w lutym 3%. To nie znaczy, że o 1% się obniżyła ta prowizja. To znaczy, że o 1 punkcik procentowy. Czyli o 1 punkcik procentowy. Zapamiętaj, po prostu wystarczy, że od tej prowizji 4 odejmiesz ten 1 punkt procentowy i dostajesz te właśnie 3%. Ale pytanie jest zupełnie inne. Chociaż młodzież często to myli. Procent i punkt procentowy. Pytanie jest takie. W styczniu była tam jakaś prowizja, a my chcemy wiedzieć, o ile procent zmalała w lutym. Czyli jak to robimy? No przede wszystkim większość z Was, myślę, uczy się rozwiązywać zadania z procentów na bazie proporcji. To jest dobry sposób. Czyli popatrz, co ja będę robiła. 4% to była prowizja w styczniu. Czyli ta prowizja w styczniu to była jakby baza do analizy pod kątem lutego. Czyli to 4% to jest u nas jakby 100%. Tak jak wiesz, układa się zawsze te proporcje w procentach, to ja styczeń jest jakby dla mnie bazą do analizy. I teraz patrzę sobie, że w lutym mam teraz prowizję 3%. No to ja chcę się zastanowić, to jaki procent stanowi to na bazie stycznia. Dlatego piszę, że temu odpowiada x.
Niektórzy piszą też procent, nie ma to znaczenia. Jak będę teraz układała proporcje, czy też od razu mnożyła na krzyż, to ja sobie ten procent z tym skrócę, żeby po prostu tutaj było mniej w zapisie. No i teraz mnożymy. 4 razy x mam 4x, to się równa 3 razy 100%, to mamy 300%. Podzielę obustronnie przez 4 i dojdę do wniosku, że moje x to jest 300 podzielone przez 4, no to mamy 75%. Czyli popatrz, moja prowizja w lutym stanowi 75% prowizji w styczniu. A więc pytanie, o ile obniżono procent? No teraz trzeba odjąć. W styczniu było jakieś tam 100%, a w lutym było już 75% tej prowizji ze stycznia. Zatem, jak ja to odejmę, wychodzi mi 25% i to jest moja odpowiedź do zadania. Czyli o ile procent obniżono prowizję? Prowizję obniżono o 25%. Tutaj dużo osób ma problem, ponieważ tak, prowizja jest w procentach i w proporcji tutaj po tej stronie też są procenty. No czasem tak bywa. Zazwyczaj, wiesz, po jednej stronie są złotówki, po drugiej procenty. Po jednej stronie są gramy, po drugiej procenty. A tu mamy taki ciekawy typ zadania, szczególnie właśnie jak mamy takie sytuacje, wykorzystanie procentów w sytuacjach bankowych, no to właśnie tak jest, że tu masz procenty i tutaj też masz procenty, więc żebyś nie zdziwił się, że tego typu zadania mogą występować. Ale w sumie jak się je zanalizuje i dogłębnie zrozumie, to zadanie jest bardzo, bardzo przyjemne. Zadanie numer 2 to już kolejne zadanie maturalne, tym razem z matury z czerwca 2019. Liczba dodatnia A jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Ja tutaj na początek przepisałam tylko informację, że A to jest dodatnia liczba. Więcej nie pisałam, dlatego że chcę razem z Tobą zapisywać. Popatrz, pierwsze zdanie. Liczba dodatnia A jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Czyli moja liczba A to jest ułamek zwykły. Żeby był ułamek zwykły, żebym mogła ją zapisać w postaci ułamka zwykłego, to na pewno kojarzysz, że ułamek ma przecież licznik i mianownik. Ale ja nie wiem jaki. Dlatego ja napiszę, że u góry będzie x, na dole będzie y, no i napiszmy tylko warunek, że y oczywiście być zerem nie może, no bo to wynika ze względu na to, że jest w mianowniku. W mianowniku zero być nie może. I moja liczba a to się równa x nad y. Ktoś powie tak, no 3 niewiadome, zadanie trudne, no bo na 3 niewiadomych. Ale czasem takie analizy właśnie zadań z kilkoma niewiadomymi bardzo dużo nas uczą. Bardzo dużo, bo wtedy sobie wykształcamy pewne pojęcie matematyczne. Właśnie, nie tylko liczby. W matematyce jest bardzo dużo rzeczy związanych z wyrażeniami algebraicznymi. A tu mamy takie wyrażenie algebraiczne, że A to się równa X podzielone przez Y. Dobra. No i teraz dalej tak. Jeżeli licznik tego ułamka, czyli widzimy, że tu jest sobie licznik, prawda? I mój licznik to było X. I jest w treści podane tak, że ja licznik tego ułamka zmniejszę o 50%. Pojawia się teraz informacja, że ja zmniejszam o 50%. Jak zmniejszam, to odjąć 50%, no tak jak w treści jest napisane. Ale nie mogę tylko tak napisać 50%, tylko 50%, ale z tego licznika, czyli 50% x. A pamiętaj, jeżeli liczysz procent z liczby, to nie może być sam procent, musi być procent z tej liczby, u mnie to jest licznik, czyli x. A dalej, a jego mianownik zwiększymy o 50%, czyli teraz dalej przepisuję kreskę ułamkową i teraz mianownik, mój mianownik to był y, jak widzisz, tak? Ja teraz mam zwiększyć o 50%, czyli jak zwiększyć, to dodać 50%, no z tego mianownika, czyli z y, i piszę tak, że jeżeli ja to wykonam, to otrzymam liczbę b, no to piszemy równa się b. I pytanie takie jest, ile wynosi liczba b? Czyli b to się równa pytajnik. To oczywiście zadanie było zadaniem zamkniętym i były 4 odpowiedzi, ale ja je specjalnie zmieniłam na zadanie otwarte, żebyśmy nie sugerowali się odpowiedziami. Bo zadania zamknięte oczywiście mają to do siebie i tą fajność dla ucznia, że możemy się troszkę sugerować, ale ja chcę Cię nauczyć toku rozumowania, a nie tego, żebyś sugerował się czy odrzucał na przykład odpowiedzi, które są mało prawdopodobne itd., itd. Ja uczę rozumowania matematycznego. Dobrze, zatem zobaczymy, jakie nam B wyjdzie. Po pierwsze, tak,
procenty od razu zamieniamy na ułamki. Jest to zadanie z procentami, bo gdzieś wsadzony jest ten procent, nie? No to będziemy pod spodem zapisywać, czyli x odjąć 50%, to myślę, że większość z Was wie, że 50% to jest 1/2, czyli ja szybciutko zamieniam na ułamek zwykły, 0,50, czyli inaczej 1/2. Tak samo zrobię tutaj na dole, czyli 50% to będzie 1/2, z tym, że i tu jest y. I to się oczywiście ten ułamek równa b. No to proszę bardzo, x minus 1/2 x. Jak masz problem, to sobie przed x-em napisz jedynkę. I teraz będziesz miał tak, 1 minus 1/2. No to jest oczywiście 1/2 z x-a. Teraz znowu, jeżeli na dole masz problem, to sobie dopisz jedynkę i wtedy będziesz miał 1 dodać 1/2. No to jest 1 cała i 1/2, a ja wolę ułamek, czyli tu mam jakby 2/2 i 1/2, czyli 3/2, oczywiście y, bo to mogłam dodać. I to się równa b. Tak, po pierwsze, tu jest ułamek, pasowałoby coś z tymi liczbami zrobić, popatrz. Ułamek, ułamek i jeszcze mamy kreskę ułamkową, czyli tak naprawdę ułamek piętrowy, no nie za bardzo chcemy taki ułamek piętrowy, ale zanim to będziemy robić, popatrz, co nam tutaj wyszło. Mam x podzielone przez y, ja mogę sobie taką część wyodrębnić. A co to było u mnie x podzielone przez y, popatrz. Na samym początku zadania, to była moja dodatnia liczba A, która była podana w zadaniu. Zatem ja za to tutaj podstawię w następnym kroku A. No bo ja na samym początku zadania właśnie tak skonstruowałam, że moje A to jest jakieś x nad y. No to teraz co będę miała? Będę miała 1/2 podzielone przez 3/2, a teraz tutaj na środku napiszę A i to się równa B. No to teraz zamieniamy tą główną kreskę na dzielenie. Czyli będę miała 1/2. Jak zamienię główną kreskę na dzielenie, to powinnam napisać dzielone przez 3/2. Ale ja sobie zrobię od razu mnożenie przez odwrotność. Czyli pomnożę przez 2/3 na środku, a tego nie ruszam. Ja tylko się zajmuję teraz tym, żeby było jasne. Ja sobie tymi ułamkami muszę poradzić, żeby ładniej je zapisać. Czyli 1/2 razy będzie 2/3. No i teraz popatrz, co mi się stanie. Ta dwójeczka z tą dwójeczką się skróci oczywiście co do jedynek i dostanę, że 1/3, jak pomnożę to z tym, 1/3 A to jest B. Czyli było polecenie wyznacz B. No to wyznaczyliśmy, że nasze B stanowi 1/3 tej mojej liczby początkowej dodatniej A. Zadanie numer 3 to zadanie z matury z sierpnia 2019. Jeżeli 75% liczby A jest równe 177 oraz 59% liczby B jest równe 177, mamy obliczyć taką różnicę B odjąć A. Zadanie proste, ale jak widzisz znowu mamy literkę A, mamy literkę B i część młodzieży właśnie widząc ten nawał tutaj tych literek może mieć problem, że nie ma tak, że jest tylko jedna niewiadoma, tylko są dwie niewiadome. Popatrz, ja przepisałam treść tak jak leci. I teraz spróbuję z tej treści być może ułożyć równanie, bo to się nasuwa jedno równanie, nasuwa drugie równanie. Popatrz, będziemy wspólnie układać. 75%, no to przepisuję, 75% z liczby A, czy też liczby A, to znaczy, że ja mam to 75% pomnożyć przez A. Czyli popatrz, piszę 75% A. Jest równe, no to znaczy równa się 177. Druga część napiszemy albo pod spodem, ja osobiście wolę obok. 59%, więc piszemy liczby B, czy też z liczby B, czyli po prostu B, to jest w domyśle jest mnożenie, też jest równe 177. I teraz, żebym ja wyliczyła B odjąć A, to ja muszę najpierw wyznaczyć z tego równania A, a z tego równania B. I teraz myślę, że wielkiego problemu nie będzie. Oczywiście pierwsze co, powinniśmy zamienić sobie procenty na ułamek. Pamiętasz zapewne, że 75% mogę napisać 75%, a to się równa 177. I teraz w zasadzie obojętne, ale myślę, że wygodniej nam będzie, jak sobie skrócimy, bo moglibyśmy od razu tutaj wykonywać obustronne działania, ale 75% to myślę, że duża część z Was wie od razu, jaki to jest ułamek. A jeżeli nie wiecie, to ja skrócę przez 25. Tu będzie 3 przez 25, 4. Czyli zapiszę 3/4 A, to jest 177.
No to teraz, skoro tak, to dobrze by było obustronnie pomnożyć przez 4, żeby tego mianownika się tu pozbyć, te czwóreczki się skrócą, zostanie mi 3a. To się równa 177 razy 4. No to spróbujemy sobie to pomnożyć, żeby było nam wygodnie. Możemy przy użyciu kalkulatora, możemy oczywiście w głowie. 100 razy 4 to mamy 400. 70 mamy razy 4 to jest 280, czyli mamy już 680. I jeszcze tu mamy 28, czyli to będzie 708. No i teraz jak my sobie to podzielimy obustronnie przez 3, żebym ja to wyliczyła, no to dostanę przy użyciu kalkulatora lub w głowie mamy 236. No to wyszła nam wartość tej mojej literki A. To teraz przechodzimy do B. Tutaj z B wygląda trochę gorzej, bo tu mamy taki, no może nieciekawy będzie ułamek. 59 po prostu setnych B to się równa 177. Po prostu tyle mamy. No i teraz trzeba będzie oczywiście pomnożyć, no bo się nie da tego skrócić. Tak przyjemnie, jakbyśmy chcieli sobie skrócić, niestety się nie da. Czyli od razu mnożymy razy 100. Postępujemy analogicznie jak tutaj, żeby się mianownika pozbyć. Czyli będzie 59B. To się równa, mnożenie przez 100 dołoży nam tylko oczywiście 2 zera, czyli mamy 17700. Podzielę to przez 59 i jak sprytnie sobie popatrzymy na to, to popatrz, 177 jak podzielę przez 59, to jest dokładnie 3. Dlaczego? Bo 3 razy 50 to mamy 150 i 3 razy 9 to 27. Czyli 150 i 27 daje nam 177, czyli będę miała 3 i 2 zera, czyli 300. I teraz, skoro mi B wyszło 300, a mi wyszło 236, to ja teraz muszę już policzyć B minus A. Czyli podstawiam 300 minus 236. Czyli moje B minus A, to pod spodem może tutaj napiszemy, będziemy mieć oczywiście 64. I to jest odpowiedź do naszego zadania, bo ja prosiłam o to, żeby wyliczyć B minus A. Zadanie numer 4. Podaj postać ogólną liczby całkowitej, która. I teraz w podpunkcie A jest podzielna przez 7, w podpunkcie B przy dzieleniu przez 5 daje resztę 1 i przy dzieleniu przez 9 daje resztę 8. Pierwsza sprawa, musimy zacząć od tego, że musimy sobie jakoś nazwać moją liczbę całkowitą. Po pierwsze, wprowadzę tutaj na samym początku, że x to będzie moja liczba całkowita, zapiszemy, liczba całkowita i albo to piszemy przy użyciu właśnie słów liczba całkowita, albo możemy szybciej napisać, że x należy do zbioru oczywiście liczb całkowitych, czyli do naszego c. I teraz, jak zapisać liczbę, która jest podzielona przez 7? Nie wiem, czy pamiętasz, był na to taki pewien sposób, ja będę teraz właśnie przypominała ten sposób. Otóż, moja liczba x ma być podzielna przez 7, czyli x równa się. Tego typu rzeczy będą się nam przydawać bardzo do różnych dowodów matematycznych, więc na tym spotkaniu sobie to ćwiczymy, żeby później móc fajnie sobie wykazywać, fajnie i przyjemnie i szybko wykazywać. Czyli moja liczba jest podzielna przez 7. Co to oznacza? Że ona, jak będę dzieliła przez 7, będzie mi wychodziła reszta 0. Czyli jednym słowem, ja liczbę podzieloną przez 7 mogę zapisać jako wielokrotność liczby 7. Czyli na przykład 7, 14, 21, 28, to są przykłady. Mogą być też na minusie, bo liczby całkowite są też na minusie. Ale ja nie proszę o przykłady, bo przykłady to myślę, że każdy z Was jest w stanie zapisać. Ja proszę o postać ogólną. Czyli żeby postać ogólną zapisać, to skoro moja liczba musi być podzielona przez 7, to będzie się dało ją zapisać w postaci 7 razy coś. Bo na przykład 14 to jest przecież 7 razy 2. 21 to jest 7 razy 3. Dlatego moja liczba x będzie 7 razy coś i to u mnie coś ja będę nazywała literką k. Czyli jednym słowem, x to się równa 7k, tylko uwaga, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. Po prostu ja za k nie mogę ułamków podstawiać. Ja za k mogę podstawiać tylko liczby 0, 1, 2, 3 i w drugą stronę, minus 1, minus 2, minus 3 i tak dalej. Czyli ja mogę podstawiać tylko i wyłącznie całości i wtedy uzyskam liczbę podzieloną przez 7. Ten zapis bardzo się przydaje, szczególnie do zadań dowodowych, ale nie wszystko na jednym spotkaniu robimy. Dobrze, podpunkt B.
bardzo podobny. Myślę, że tutaj już myślenie analogiczne nam się tutaj włączy. Przy dzieleniu przez 5 daje resztę 1. No to zaczynamy. X to się równa. Tu było w tym podpunkcie a mowa o dzieleniu przez 7, a tu jest mowa o dzieleniu przez 5. To skoro tak, to musi być 5k, no bo ma być podzielne przez 5, tylko uwaga, gdybym ja zapisała tylko 5k, oznaczałoby to, że moja liczba jest podzielna przez 5, tak? A ja nie mam mieć podzielności przez 5, tylko mam przy dzieleniu przez 5 dawać resztę 1. Czyli 5k dodać 1, ta reszta zawsze musi być 1. No i też zapiszemy, k należy do całkowitych. Bardzo szybki sposób, ale to trzeba zapamiętać, tego się trzeba nauczyć. No to już ostatni podpunkt, pójdzie nam już szybko bardzo. Przy dzieleniu przez 9 daje resztę 8. Czyli jak dzielę przez 9, to muszę mieć na początku 9k, bo ma być podzielna przez 9, uwaga, z resztą 8, czyli dodać 8, gdzie k należy do liczb całkowitych. Więc bardzo proste zadanie, bo tutaj zadanie nie polega na tym, że będziemy coś liczyć, tylko bardziej to zadanie polega na tym, czy pamiętasz właśnie jak zapisujemy postać ogólną liczby, jeżeli spełniony jest określony warunek, że jest tam podzielna przez 7, czy na przykład przy dzieleniu przez 9 daje resztę 8. Zadanie numer 5 to kolejne zadanie z procentów, ale specjalne zadanie nadesłane przez mojego ucznia, mojego fana w tej chwili, komentatora mojego kanału na YouTubie, mojego fanpage'a, za co bardzo, bardzo dziękuję. No i nie omieszkałam się tego zadania tutaj w odpowiednim momencie uwzględnić. A więc, na początku roku akademickiego mężczyźni stanowili 40% wszystkich studentów. Zadanie z treścią, więc być może problemowe dla przeciętnego ucznia. Zapisałam tutaj mężczyźni. I teraz uwaga, stanowili 40% wszystkich studentów. A więc, ja nie wiem ile jest wszystkich studentów. Więc ja, żeby porządnie zapisać zadanie, żeby porządnie Ci wytłumaczyć, to ja muszę zapisać, że wszyscy to jest X. Mam na myśli tutaj wszyscy jako ilość wszystkich studentów, tak? Natomiast podana jest informacja, że na początku roku mężczyźni stanowili 40% wszystkich studentów. Czyli zapiszemy sobie 40% z tych wszystkich, czyli x-a. I teraz możemy w zasadzie od razu zamienić sobie to na ułamek. No zapisać 40 setnych, bo procent zamieniamy na ułamek tutaj jedną setną, czyli 40 setnych x-a. Możemy sobie tam chociaż po zerze skrócić i będziemy mieć 40 x-a w takiej formie, czy może wolisz w ułamku dziesiętnym 0,4x-a. Czyli mężczyźni to byli 0,4x-a. Oczywiście kobiety, no moglibyśmy też uwzględnić, ale czytając dalej treść, nie ma nic, żadnej informacji o kobietach. To nie znaczy, że kobiety są nieważne, bo kobiety są kwiatem ziemi, tak? Ale chodzi o to, że to zadanie dotyczy mężczyzn. Być może mężczyzna je mi przysłał, być może dlatego tak zostało skonstruowane. Na koniec roku liczba wszystkich studentów, czyli teraz uwaga, to jest początek roku. Teraz stała się taka sytuacja, że jak to na studiach jest. Jedni odpadają, inni się przenoszą, różnie to bywa. Jest informacja taka, że na koniec roku liczba wszystkich studentów zmalała o 10%. Czyli uwaga, zapiszę jeszcze raz wszyscy, czyli studenci się zmniejszyli o 10%. Czyli studentów było x, tu zapiszemy, ale liczba ich zmalała, czyli odjąć 10%, ale procent, pamiętaj, musi być z czegoś, tak? Czyli z x-a. Zatem będziemy mieć tak, tu jest 100% w domyśle, minus 10%, no to mamy 90% x-a. No zamienić sobie można znowu, tak jak ja tutaj robiłam, prawda, na ułamek zwykły, czy też od razu ułamek dziesiętny napiszemy 0,9x-a. Czyli najpierw było wszystkich x, a teraz troszkę ich ilość zmalała, więc zostało ich 0,9x-a. I teraz uwaga, i okazało się wówczas, że mężczyźni stanowią 33,1% wszystkich studentów. Czyli jeszcze raz analizujemy tych mężczyzn. Jeszcze raz analizujemy tych mężczyzn i my teraz wiemy, że co się dzieje, że teraz mężczyźni stanowią 33,1%, uwaga, wszystkich studentów. Czyli wszystkich studentów już nie jest x,
tylko już mamy razy 0,9x. To się równa, no musimy sobie to jakoś przekształcić. No od razu tutaj proponuję zamienić, 33 razy 3 to jest 99, dodać 1 to mamy 100 trzecich i mi się nie podoba procent, nie? Czyli od razu napiszę razy 1 setna, no i tu mamy razy 9 dziesiątych x. Jak już ułamki zwykłe, no to już do końca spróbujmy ułamki zwykłe. Tu mi się skracają zera, ta trójeczka mi się skróci z tą tutaj dziewiątką i będę miała, tutaj są same jedyneczki, 3 dziesiąte, no to zapiszmy 0,3x. I teraz pytanie jest takie. Ja na razie wiem, że mężczyźni na początku roku to było 0,4x, ale nie wiem ile sztuk, to nieważne. Natomiast na koniec roku mężczyźni to już jest 0,3x. I pytanie jest takie, o ile procent zmieniła się liczba mężczyzn na koniec roku w stosunku do liczby mężczyzn na początku roku? Zadanie troszeczkę podobne do zadania pierwszego, które rozwiązywaliśmy na tym spotkaniu. Pytanie, o ile procent zmieniła się? Jak widzisz, tu było 0,4x, to jest 0,3x. Na pewno zmalała, nie? Ale nie wiemy o ile procent. Zatem układamy proporcje. Czyli tak, na początku mężczyzn było 0,4x. Było ich na początku i my piszemy, że to odpowiada 100%. Dlatego, że na podstawie tego analizujemy końcówkę roku akademickiego. Czyli teraz, na końcu roku akademickiego zostało tych mężczyzn 0,3x. I my nie wiemy, jaki to procent. I teraz ja powinnam napisać niewiadomą, ale nie mogę x, bo byłaby kolizja oznaczeń. Dlatego napiszmy sobie y. Teraz będziemy oczywiście tutaj mnożyć sobie na krzyż najprościej. Tylko tak, po co mam, tu jest x, po co mam to mnożyć? Ja sobie to skrócę, żeby były wygodniejsze, szybsze obliczenia. I mnożymy 0,4y, to się równa 0,3 razy 100%. No więc, no jak zrobimy sobie? No tutaj sobie przepiszemy 0,4y, to się równa 0,3 razy, weźmiemy sobie 100, no to oczywiście mamy tutaj 30%, jak widzimy. No i teraz pasuje wyliczyć z tego y, czyli ja tutaj zamienię, być może od razu będzie wygodniej na ułamek zwykły, 4 dziesiąte y równa się 30%. No to teraz sobie tak, pomnożymy sobie to razy 10, żeby się pozbyć mianownika, wtedy będę miała 4y, a tu jak pomnożę, to będę miała 300%, że to jest. Podzielę przez 4 i dostanę, że y, no 300 jak podzielimy przez 4, to mamy 75%. Czyli informacja jest taka, że mężczyźni na końcu roku akademickiego stanowią 75% tych mężczyzn, którzy byli na początku. Czyli teraz o ile procent się zmieniła, tak? Ta ilość tych mężczyzn. No trzeba odjąć od 100%, którzy byli na początku, było jakieś tam 100%. I od tego odejmujemy to, co jest na końcu. Na końcu zostało ich mężczyzn 75%. Czyli jak ja to odejmę, to mamy 25%. I odpowiedź będzie taka, że liczba mężczyzn zmniejszyła się o 25% w stosunku do początkowej ilości. Zadanie numer 6. Skróć, po czym doprowadź do najprostszej postaci. Mamy do wykonania takie działania, oczywiście ze zwróceniem szczególnej uwagi na skracanie. Mamy taką liczbę 12 pierwiastków z 2, minus 3 pierwiastki z 5 i to wszystko podzielone przez 3, minus 24 pierwiastki z 5, minus 12 pierwiastków z 2 i to podzielone przez 6. I teraz zwracam szczególną uwagę, ponieważ młodzież bardzo często, widząc na przykład taką sytuację, że mamy trójeczkę tu i trójeczkę tu, bez zastanowienia młodzież te trójeczki skraca. Nie wolno skracać, dlatego że jest odejmowanie. Jeżeli w liczniku, bądź też w mianowniku, ale bardzo często się to zdarza w liczniku, jest dodawanie czy też odejmowanie, nie wolno od razu skracać. Trzeba wtedy najpierw wyłączyć przed nawias to, co możesz. I teraz popatrzmy sobie. Mamy 12 pierwiastków z 2 i 3 pierwiastki z 5. Co jest wspólnego? Przez co dzielą się te dwie liczby wspólnie? Dwunastka i trójka dzielą się przez 3. A więc wyłączam przed nawias 3, czyli tak jakby dzielę każdy z tych elementów przez 3. 12 podzielę przez 3, to mam 4 pierwiastki z 2 dopisuję.
odjąć. Teraz jak 3 podzielę przez 3, to mam 1, czyli tej jedynki nie piszę, sam pierwiastek z 5 i to na dole podzielone przez 3. Odjąć. Teraz patrzę sobie na ten drugi ułamek. Mam liczbę 24 pierwiastki z 5 i mam liczbę 12 pierwiastków z 2, przez co dzieli się wspólnie 24 i 12. Oczywiście przez 12, więc ja mogłabym wyciągnąć przednawias 12, ale czasem trzeba pomyśleć, czy się opłaca, bo popatrz, ja na dole mam 6. To ja wystarczy, że u góry wyciągnę 6 przednawias. Spróbujmy tak zrobić. I teraz popatrz, 24 podzielone przez 6 to jest 4, oczywiście dopisujemy pierwiastek z 5, odjąć. 12 podzielone przez 6 to jest 2, dopisujemy pierwiastek z 2 i to dzielimy sobie przez 6. Po co tak zrobiłam? Ponieważ teraz ta trójeczka z tym może się mi skrócić, ze względu na to, że tu jest mnożenie i ta szóstka z tą szóstką może się skrócić, bo tu jest mnożenie. Przy mnożeniu, jak widzisz, już jak jest w liczniku mnożenie, możesz wtedy skracać. No to teraz dalej równa się. I teraz tak, jak ja w tym pierwszym sobie skróciłam, to ja w zasadzie nie muszę już nawiasu otwierać. Mam po prostu 4 pierwiastki z 2 minus pierwiastek z 5. Teraz tu mam drugą część, ale przed nią stoi minus. I znowu tu jest problem, że często młodzież o tym minusie zapomina. Dlatego ja tego minusa przepiszę, otworzę tobie nawias i przepiszę, bo szóstki mi się skróciły co do jedynek, przepiszę tobie w nawiasie 4 pierwiastki z 5 minus 2 pierwiastki z 2. Jeżeli pamiętasz o tym, że trzeba zmienić znaki, to wcale nie musisz tak długo jak ja teraz rozpisywać. Ja początek przepisuję, a ten minus zmienia mi znak tu i zmienia mi znak przed tym. Czyli będę miała minus 4 pierwiastki z 5, minus z minusem daje plus 2 pierwiastki z 2. To się równa. Wyrazy podobne. Tu mamy podobny wyraz do tego, czyli 4 pierwiastki z 2, dodać 2 pierwiastki z 2, no to tak jakbym x dodawała. 4 i 2 to 6, czyli 6 tyleże pierwiastków z 2. Teraz mam minus pierwiastek z 5 i minus 4 pierwiastki z 5. Tu mam w domyśle 1, prawda? Czyli mam minus 1 pierwiastek z 5 i minus 4 pierwiastki z 5. No tak samo jak na x-ach, minus 5 pierwiastków z 5, po prostu. I to jest wynik ostateczny. Popatrz, na co zwracam uwagę w tym zadaniu. Na to, żebyś wyciągał przednawias, zanim skracasz. Chociaż myślę, że są pośród Was takie osoby, które umieją to zrobić w głowie i od razu mi tą linijkę napiszą. Oczywiście, to wszystko zależy, w jakim stadium zaawansowania matematycznego jesteś. Po prostu chodzi o to, jak bardzo jesteś biegły w obliczeniach. W skracaniu, w ułamkach i w pierwiastkach. No w różnych takich podstawach, prawda? Więc to wszystko zależy. Ja tłumaczę tak, jakbyś nie pamiętał o tym. Dlatego wyłączaj przednawias, skracaj, później zwracaj uwagę na znaki, bo te znaki czasem zmieniają nam w nawiasie znaki. No i na końcu oczywiście redukcja wyrazów podobnych i ten wynik jest ostatecznym wynikiem, rozwiązaniem do tego zadania numer 6. I zadanie numer 7 jest następującej treści. Mamy zamienić podane ułamki okresowe na ułamki zwykłe. W pierwszym podpunkcie mamy ułamek 0,45 w okresie, a w drugim przykładzie mamy 2,1 i 42 jest później w okresie. Zobacz, ten przykład i ten przykład zupełnie inny. Dlaczego? Dlatego, że tutaj okres zaczyna się od razu po przecinku, łatwiej. Natomiast tutaj okres zaczyna się dopiero po jednym miejscu po przecinku. Są różne metody na zamianę ułamka okresowego na zwykły. Ja pokażę Ci tą metodę teraz taką najbardziej popularną, aczkolwiek sama osobiście używam innej metody, szybszej na zamianę ułamka okresowego na zwykły. Tyle, że no, w programie nauczania wymaga się, żeby nauczyciele uczyli tej metody, którą ja teraz pokażę. Dlatego ja też tą metodę będę analizowała. Po pierwsze może przypomnijmy sobie, co to znaczy, że ułamek jest okresowy. To znaczy, że mogę to zapisać jako 0,45, 45, 45 i 3 kropeczki. I tak se leci to w nieskończoność. Ułamek okresowy ma rozwinięcie nieskończone, tyle że okresowe, czyli taki cykl powtarzający się jest ciągle, prawda? No więc teraz jaka to jest metoda? Otóż ja będę, może przepiszę pod spodem, ja staram się zawsze te trzy okresy przepisywać. Natomiast jeżeli
wystarczą Ci dwa, to możesz też dwa okresy przepisywać. I teraz ten mój ułamek okresowy ja sobie nazwę X, no bo ja nie wiem, jakim on będzie jeszcze ułamkiem, dlatego nazywam go X. I teraz jest taka zasada, że ja obustronnie będę mnożyła. I teraz ja będę mnożyła albo przez 10, albo przez 100, albo przez 1000. I teraz zasada jest następująca. Będzie tyle zer, ile miejsc w okresie. Czyli jeżeli są dwa miejsca w okresie, tu mamy dwa miejsca, po prostu 45 zajmuje dwa miejsca fizycznie, dlatego będę mnożyła przez 100. Dwa zera, bo dwa miejsca. Gdyby była tylko czwórka w okresie, to mnożyłabym razy 10. Gdyby była jeszcze 4, 5, 1, czyli 3 miejsca w okresie, mnożyłabym przez 1000, czyli jedynka z trzema zerami. To jest taka zasada, o której warto pamiętać, bo teraz sobie możesz już dowolne przykłady później po tym spotkaniu ze mną samemu zamieniać na ułamki zwykłe. No to teraz co mi daje mnożenie przez 100? Otóż daje mi to, że ja przesuwam, to pamiętasz ze szkoły podstawowej, przesuwam przecinek o dwa miejsca. I zrobię to bardzo tak estetycznie. Czyli tak, jak ja przesunę o dwa miejsca tutaj, 1, 2, to będę miała liczbę 45 z przodu. Czyli ja tą liczbę 45 napiszę tak, żeby mi się zgadzał przecinek pod przecinkiem. Przesunęłam i co mam po przecinku? 45. 45 i jeszcze tam dalej jest ich nieskończenie tych 45, prawda? Więc ja sobie dopiszę jedną 45 i dam sobie 3 kropki, to się uzna, ale x, uwaga, nie zapomnij, też mnożymy przez 100, czyli będziemy mieć 100x. I teraz popatrz, co będziemy dalej robić. Podkreślamy to i będziemy odejmować. Tylko ja będę mówiła, że odejmujemy od dołu do góry. Dlaczego? Dlatego, żeby nie było na minusie, prawda? Więc dlatego sobie będziemy odejmować. I teraz, jeżeli ja od 45 odejmę 0, no to na pewno mam 45. Ale uwaga, ten ogon, ja to nazywam ogon, czyli te wszystkie cyferki po przecinku mi się skasują, bo są identyczne. Czwórka, czwórka, piątka, piątka, czwórka, czwórka, piątka, piątka i tak dalej, więc one mi się odejmą całkowicie. Zostaje mi 45 odjąć 0, czyli 45, to się równa. A tutaj 100x minus x, no to jest 99x. Wymienię sobie strony, żeby nam się wygodnie tutaj zapisywało. No i teraz podzielę przez 99, tak jak równanko takie proste, banalne się rozwiązuje. Zapiszemy w ułamku 45 99. Pamiętaj, żeby skrócić. Akurat to się skróci przez 9, prawda? Czyli 45 podzielone przez 9 to jest 5, a 99 podzielone przez 9 to jest 11. I teraz, jeżeli mi nie wierzysz, to możesz sobie sprawdzić na kalkulatorze, że jak 5 podzielisz przez 11, czyli chcesz uzyskać przy użyciu kalkulatora ułamek 5 jedenastych, to wyjdzie Ci 0,45, 45, 45, 45 i tak dalej, i tak dalej. Ile jest miejsc na kalkulatorze, tyle Ci wybije. Po prostu. Bardzo łatwa, przyjemna metoda, chociaż troszeczkę czasochłonna, bo są inne, krótsze. Dobra, w podpunkcie B postępujemy analogicznie. Rozpiszmy sobie tutaj najpierw może tą liczbę, czyli 2,1 i teraz 42, 42, 42 i 3 kropeczki. I ja tą moją liczbę 2,1, 42, 42, 42, 3 kropeczki nazwę znowu x. Znowu postępujemy analogicznie, czyli mnożymy obustronnie. Znowu taka sama zasada. Ile jest miejsc w okresie 2? To skoro 2, to mnożę przez 100. Czyli mnożę przez 100. Co mi da pomnożenie przez 100? Znowu mi się przesunie przecinek o dwa miejsca. Uwaga, czyli nie tu, tylko tu go będę miała, prawda? Czyli będę miała 214, napiszę to z przodu, 214 przecinek. I teraz jak ja przesunę o dwa miejsca, to mi się zacznie od 24, 24, 24 i tak dalej. Czyli ja tu napiszę 24, 24, 24, 20 i już chcę mieć idealnie, więc nie dopisuję tej czwórki. I to się równa oczywiście 100x. Podkreślamy i znowu odejmujemy tutaj sobie. I teraz popatrz, tutaj nam się też odejmie ogon, ale nie od samego początku. Tu jest jedynka, tu jest dwójka, ale tu już mamy 4, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 2 i tak dalej. Czyli od tego drugiego miejsca po przecinku już mi się normalnie, zwyczajnie odejmie. Czyli tak, 214 minus 2, to będę miała 212, a 2 odjąć 1, bo od dołu odejmuję, to będę miała 1.
i to się równa oczywiście 100x minus x, mamy 99x. Wymieniam sobie strony. 99x to się równa 212,1. I teraz oczywiście mogłabym to już w tym momencie podzielić przez 99, ale ja bym chciała jeszcze pomnożyć razy 10, bo nie chcę mi się mieć ułamka dziesiętnego. Jak pomnożę razy 10, to będę miała 990x, to się równa i tu się mi przesunie przecinek, będę miała 2121. I teraz podzielę przez 990. No ktoś powie, że gorzej, no może gorzej, to już każdy jak chce może sobie w innej wersji to zapisywać, ja tak zapisuję. I teraz wyciągam całości, bo na pewno trzeba, popatrz, całości wyciągamy, no patrzmy inteligentnie, na początku było dwie całe, to nagle się nie zrobi mi pięć całych, nie? Tylko dalej będę miała dwie całe. No więc jak ja będę miała dwie całe, to sobie mnożymy. 2 razy 900 to mamy 1800 i jeszcze 2 razy 90 to 180, czyli mamy 1980. No to zobaczmy, ile nam tu brakuje. Brakuje nam 141,990 mamy. No i teraz oczywiście możemy tak zostawić, to jest super pięknie, ale trzeba skrócić, jeżeli tylko się da. No to akurat się da, bo to się przez 3 podzieli i to przez 3 też. 990 przez 3 to będę miała 330, a tu będziemy mieć 47, prawda? Jak podzielimy przez 3 i otrzymamy 2,47330. I znowu, jeżeli nie wierzysz, to weź sobie to, zamień na ułamek niewłaściwy, podziel licznik przez mianownik i zobaczysz, że uzyskasz taki właśnie wynik. 2,1 i później jest w okresie 42 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zachęcam Cię do rozwiązywania zadań, do uczenia się ze mną, do uczenia się systematycznego, uczenia właśnie z Ajka Mat, żeby te zadania były przez Ciebie ćwiczone, powtarzane aż do matury. Jeżeli te 7 zadań jest dla Ciebie stanowczo za mało i chciałbyś ten dział zacząć od podstaw, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A jeżeli uważasz, że sobie radzisz to i chcesz się przetestować, to zapraszam Cię, wejdź na moją grupę na właśnie Facebooku i dodaj po prostu się do tej grupy i wtedy będziesz miał dostęp do zadań, które przygotowuję po to, żebyś się sprawdził, żebyś sprawdził swoje wiadomości. Są zadania takie powtórkowe, właśnie przygotowane pod to powtórzenie, żeby jeszcze wyćwiczyć sobie ten materiał, żeby to Ci jeszcze lepiej szło. No a ja w takim wypadku i tak serdecznie zapraszam w dalszym ciągu do nauki ze mną. Jeżeli stwierdzisz, że te zadania to jest dla Ciebie stanowczo za mało i chciałbyś sobie wiedzę ugruntować od samutkiego początku, to zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Tam zadania rozwiązuję od samego początku, od takiego naprawdę poziomu zupełnie basic, zupełnie proste zadania. Od początku każde zadania tłumaczę, jest masę rozwiązanych przeze mnie zadań. Natomiast jeżeli stwierdzasz, że w zupełności to wystarczy Tobie, to zapraszam Cię do tego, abyś wszedł na mojego fanpage'a i tam w mojej grupie przygotowującej się do matury właśnie z matematyki jest do pobrania zestaw zadań z tego działu i na podstawie tej lekcji możesz już spokojnie sobie rozwiązywać te zadania. Ta grupa to Matura 2020 z Ajka Mat. Zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia.